It starts with an itch and a tingle. Cześć wam dzisiaj. Odchorowuję wczorajszego Halloweena. Chciałem powiedzieć Sylwestra. I to wczorajsze Halloween było całkiem udane, całkiem fajne, tylko... Oglądaliśmy Ghostbustersów drugą część i nie widziałem tego filmu gdzieś tak, może w okolicach pod 10 lat będzie nawet. Byłem zdumiony ilością cytatów, które z głowy jestem w stanie lecieć z tego filmu, a tak dawno temu go widziałem, więc szacun dla mojej pamięci, szkoda, że teraz tak nie zapamiętuję rzeczy. Na uczelnię na przykład, chociaż nie no, teksty Wankmana biją na głowę i językoznawstwo. Wczoraj była ta impreza Halloweenowa ze względu na to, że kumpel z Anglii był i on jutro wyjeżdża, a dzisiaj się pakuje i tam jeszcze spotkania z rodziną, więc trzeba było jakby to przełożyć w czasie, bo zazwyczaj trzymamy się tego terminu Halloween, ale no... Siła wyższa. I dzisiaj jakby się przygotowywał do wyjazdu, jutro jest ten wyjazd i naszła nas taka jedna myśl. Do tej pory, nie wiem, może to się już zaczęło wcześniej, ale mówiliśmy, że on jedzie do Anglii, kiedy wraca. Wczoraj się go już wszyscy pytali, kiedy wraca do Anglii, kiedy znów przyjeżdża, czyli przesunęło się jakby znaczenie. On już nie jest stąd, on już jest stamtąd i czekamy, aż nas odwiedzi, a nie czekamy, aż do nas wróci. Co jest może z jednej strony smutne, ale kto był długo za granicą, ten wie, że czasem wygodniej jest zostać niż wracać. W tej kwestii. I to chyba wszystko... A nie, zmiana czasu jest tej nocy, jakbyście nie zapomnieli kliknąć zegarków. Nie, że teraz, poczekałbyś chociaż aż huknę głową, dobra? Dziękuję za uwagę, hej! Z planów na przyszłość doszedłem do wniosku, że przydałoby się przeprowadzić zamach na reprezentację piłki nożnej naszą. Ze względu na to, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, a to by oznaczało, że jeżeli ktoś z tej reprezentacji przeżyje mój zamach, to będzie chociażby jeden czy dwóch zawodników na Euro.